udało ustawić. To jest ten portret, który zrobiłam niedawno i który Wam się tak spodobał. Spróbuję prześledzić jakby swój tok myślenia, nagrywając dla Was ten materiał. Tutaj mam w OBS-ie pokazane zdjęcie. Teraz Wam przejdę i o, tak wygląda mniej więcej ten model, ale to model Rui jest już, to fotografia zrobiona była kilka lat temu. Teraz nie mam tej fotografii. Trochę się zmienił, ale no mniej więcej jest podobne ustawienie. Więc to będziecie mogły sobie na przykład cofnąć filmik, żeby zobaczyć to zdjęcie. Mniej więcej zobaczyć układ. To jest tak zwany L-cut. Właśnie cła cut, czyli 3/4 twarzy pokazanej. No taki układ dosyć charakterystyczny, bez żadnego przechylenia twarzy. Jest ustawiona szyja i głowa. Na tej fotografii troszeczkę się zmienia ta cała plastyka twarzy. On się robi taki bardziej okrąglejszy na fotografii, a to jest kwestia obiektywu. Natomiast przy pracy to trochę będzie inaczej wyglądać. I teraz przełączymy na telefon, czyli na moją kamerę przez telefon. I teraz słuchajcie, to wygląda w ten sposób. On to jest w takiej koszuli. No i taki sposób mojego właśnie myślenia. Trochę to będzie winietowało, trochę inaczej, ale mniej więcej pokazuję Wam, jak się do tego zabrać, w ogóle do każdego portretu. Przede wszystkim ja tu mam taki czarny tusz, jakąś resztkę, bo już się wszystko kończy. Ale nic, to tu jest słoik, do którego ja sobie nalewam. Tutaj można odciąć taką końcówkę i sobie nalać o resztkę tego tuszu. I ja przeważnie robię tak, że tak, tu mam taki troszkę tej wody. Ona będzie tak, jakbyśmy zrobili jakąś tam próbeczkę. Tu mam pędzelek też, na przykład taki bambusowy. O, to tak jakbyśmy, o, to jest taka szarość, prawda, tym pędzelkiem. Mam takie w ogóle fajne narzędzie, że z jednej strony mam patyk i mogę sobie na przykład tym patykiem robić linie, tylko one są bardzo delikatne. Mogę również używać takiego pędzla, również bambusowego. Ja lubię te chińskie używać, dlatego one są, tą końcóweczkę mają taką fajną, że jak się tu zrobi mocną kreseczkę, to jest delikatną kreskę jest linia, a jak się przyciśnie, no to mamy już szarość taką. No i mam jeszcze oczywiście ołówek, którym można zobaczyć i początek zrobić. No i taki na przykład ścięty własnoręcznie kawałek bambusa, który ma fajną końcówkę, że on może i tak malować, może rysować i tak. No można jeszcze oczywiście wykorzystać taki szeroki pędzel, żeby robić cienie bardziej szerokie. Ja lubię takie szerokie pędzle. No i praktycznie jeszcze inny rodzaj patyku. No i tutaj pisałem moje materiały. Natomiast jak chciałabym jeszcze, żeby ta farba była mocniejsza, to tutaj do tego drugiego słoiczka dodaję ten, taką intensywność tego. Aha, intensywność. Teraz nie mogę znaleźć tego tu. Ale to nic, będzie taki jak będzie, jeszcze się naleje. Chodzi o to, żeby Wam troszeczkę powiedzieć, pokazać. O, mi się to rozpuszcza. Dobra, i teraz, no, czyli tak, bierzemy kartkę. I pierwsza, słuchajcie, rzecz, jaką. Pierwsza rzecz, jaką ja osobiście. Zrobić, żeby dało sprawdzać. To jest, zauważcie, trzeba uchwycić samą kompozycję, czyli na przykład tak jak robimy jakikolwiek portret, to musi mieć trochę oddechu z góry, z dołu, nie? Tak tu.
teraz będzie winietować to okropnie. Zobaczcie. Ale musi być trochę ułożonego. Znaczy po prostu tak, żeby kawałek tej koszuli był widoczny. Dobra, to ja może zacznę od tego, co bym zaczęła normalnie, czyli nie, no, nie mogę naraz, bo się nie zmieści. Słuchajcie, no nie zmieści się. No jakoś tak. No dobra, nie, no to potem sobie sięgniecie do tamtego. Więc ja na początku robię po prostu obrót, nie? Tak zrobić, żeby skorzystać. Czyli powiedzmy, najpierw robię takie umiejscowienie samej głowy. Powiedzmy, że to jest takie jajo z szyją zawsze. No i z barkami. Ja zawsze robię tak mniej więcej właśnie tak jak modyfianie pod względem takim właśnie, żeby to rzeźbiarstwo było. Ja po prostu proponuję, że wezmę sobie ten żelek. To ja po prostu już tak się zbliżam. Jak zrobiłam ten ołówek, to po prostu robię sobie obrót. Teraz tak, tutaj mam wiadomo to głowę, żeby większa bryła. A tu będę miała, czyli cały czas najjaśniejszą mam już zaznaczone delikatnie. Na razie cieniami się nie zajmuję, tylko po prostu dalej próbuję precyzować. Czyli cały czas mam
ten sam odcień tej szarości, nic nie zmieniam, tylko próbuję od ogółu do szczegółu po prostu mocniej zaznaczyć. Zaznaczyć teraz łuk oczu, tak jak japońskie oczy akurat tutaj są takie skośne. Mam tutaj linię oczu i już mogę myśleć o szczegółach, ale cały czas delikatnie. Troszkę wyżej usta, lekko, łukami, nie? Łukami, cały czas delikatnie. Już mi się zaczęło wyłaniać. Tu mogę trochę podwyższyć te czoło, no bo tutaj ja tak trzymam to, że normalnie bym trochę inaczej trzymała, ale chcę, żebyście mogli... I teraz już jak mam rysunek zaznaczony, to zastanawiam się nad tymi cieniami, prawda? Że tutaj mogę spokojnie jeszcze raz tu przyciemnić włosy. Mogę przyciemnić włosy, a jednocześnie już przyciemnić delikatnie brzeg, prawda? Nawet mogłabym w tej chwili tutaj, gdzie jest broda, zaznaczyć i spokojnie zmienić ten pędzel na spokojnie można tutaj całą szyję prawie zostawić, tylko taki fragmencik jeden raz i tutaj od razu przy koszuli i brzeg nosa, prawda? Bo tutaj mamy cień i cień pada jednak z tamtej strony. Jak czuję, że za toporny jest tutaj ten pędzel, no to znowu biorę ten drugi pędzelek, żeby pobawić się. Tylko tak, jak to już jest wyschnięte, to wtedy ta linia mi się nie rozmarzy, więc dobrze jest po prostu jakoś tam kontrolować to. Tym mogę zrobić też linię, prawda? Oj, przecież to mi spadało. Bo jednocześnie jest niesamowita gimnastyka, żeby to zrobić. Czekajcie. Będzie lepiej. No i tutaj mamy, prawda, te ucho. Oczywiście ten portret to nie będzie taki sam jak tamten, który robiłam, no bo każdy jest. I teraz tak, tu już wysycha, w ogóle papier jaki mam, to mam jakiś taki, to nawet nie jest akwarelowy, to jest taki trochę twardszy Bristol, ale fajnie wsiąka papier, tak, znaczy ten tusz akurat, to jest grubszy dosyć papier i tak spokojnie można też trenować, wcale niekoniecznie na akwarelowym papierze, byle on był trochę grubszy faktycznie. I teraz tak, precyzujemy, żeby nie przesadzić, gdzie te ciemniejsze linie, nie? Czyli tu możemy już mocniej zaznaczyć, tu możemy mocniej, już możemy śmielej uderzyć w stronę tutaj przyciemnienia włosów i tutaj on ma taki kok z tyłu, to można, o. Także o, mamy. Ja teraz dzisiaj robię to właśnie nagrywane, nie bezpośrednio to puszczam na transmisję, dlatego że właśnie z OBS-a mam możliwość innego rodzaju użytkowania tego. Nie mogę robić na żywo tej transmisji w OBS-ie, jeszcze tego nie opanowałam. Także myślę, że to będzie zapisane i potem udostępnię. Tu na przykład są mocniejsze cienie na ustach, to spokojnie mogę już zrobić i jeszcze cały czas się zbliżam, zobaczcie, cały czas się zbliżam, nie robię takich bardzo śmiałych czerni, cały czas one są coraz ciemniejsze, mogę doprecyzowywać, mogę coś zmieniać, bo dopóki one są blade, to ja jeszcze mogę z nimi coś robić, jak one będą już ciemniejsze, no to będzie już trochę trudno. Mamy ten kołnierzyk, on tutaj są podwyższe. No i teraz już chyba czas taki nastąpił,
że mogę spokojnie użyć ciemniejszy taki, o, na przykład wezmę sobie patyk i próbuję samym właśnie patykiem zaznaczyć to, co jest dla mnie takie na pewno bardziej takie precyzyjne, czyli te oczy zaznaczam wcześniej sobie. Właśnie jak robię tak, że zbliżam się od ogółu do szczegółu, wtedy nawet jak są jakieś błędy, to ja jeszcze mogę to poprawić, natomiast później już tego nie będzie to takie możliwe, nie? Więc ja po prostu na razie sobie jakby poprawiam pod siebie to. Tu już mogę tą szczękę zaznaczyć. A w międzyczasie mi to wysycha, nie? No i tak, żeby nie przemęczyć, wiecie, to ja już myślę, że można teraz zabrać się za ten ciemniejszy motyw. Ten ciemniejszy motyw to właśnie ja bym tutaj spokojnie zacznę od włosów. Dlatego, że włosy i tak są ciemne, prawda? Także ja spokojnie mogę, o, tutaj śmiało, może tym innym pędzlem, takim szerokim brzegiem, bo to mogę i szeroko robić, nie? Oczywiście zachęcam, żebyście zrobili sobie taki szkic jakiejś innej postaci, niekoniecznie tej samej, nie? Znaczy możecie też Japończyka zrobić jak chcecie, ale zachęcam, żebyście jakąś swoją twarz wybraną znaleźli, ale też właśnie w tej pozycji te 3/4. Tutaj możemy mocniej zrobić, tu na pewno będzie mocniej, o, tutaj jeżeli chodzi o tą koszulę. Tak ciężko jest samą siebie powtarzać, zwłaszcza że teraz jakby po brzegach, no ale to tak najlepiej by było, żeby ktoś mnie po prostu filmował, jak robię. No i super, i teraz mamy opcję właśnie tam, gdzie takie mocniejsze, to możemy spokojnie, o, to już mocniejsze zrobić. Tak właśnie zobaczcie, jak sobie to tak w powietrzu prawie utykam, dlatego że właśnie ten bambusowy pędzel, to ja mogę tylko tak dotknąć i prawie z góry, o. Ale też mogę oczywiście brzegiem zrobić, nie? Czasem mogę zrobić taką linię, a nie? Gdzieś tam mocniej ma wpływ. No i tutaj mogę teraz wzmocnić, prawda? Wzmocnić brwi i wzmocnić te oko, prawda? Stawiać taką, można takie światełko. Czasami właśnie podwyższam tą źrenicę. Gdzieś mogę dać mocniejsze, nie wiem, czy to jest widoczne. Te charakterystyczne właśnie takie wschodnie oczy, one mają taką opadającą figurę, to jest trochę inna konstrukcja właśnie. Czasami palcem pomaga, żeby o tutaj, nie? Żeby nie dotykać, nie? To takie mam małe, takie myki moje. Tutaj podpieram się, żeby mi się ręka nie drżała. To na przykład o, tutaj jak robię dziurkę od nosa i nos drże. I tutaj skrzydełko, to muszę być tak samo z ustami, nie? Gdzieś tą linię główną zaznaczam. Ona po takim łuku idzie. Wtedy mogę trochę przycisnąć ten pędzelek, bo on tak fajnie wtedy układa, nie?
On ma lekko otwarte usta, tak jakby mówił. No teraz trochę mi to inaczej zachodzi, wiadomo, ale się tutaj ten pędzel mi wysycha, ale to też taki wyschnięty pędzel, to też jest taka charakterystyczna z kolei takich wschodnich technik maniera. No, także to też można wykorzystać. Ponieważ tu jeszcze są cienie takie mocne, to ja wtedy teraz bym znowu sięgnęła do tych bladych. Teraz jeszcze bym wzmocniła tutaj te oczy, wzmocniła brwi. O, a teraz bym jeszcze dała te taki cień właśnie o szerokim pędzlem, tym, prawda, tak jak tutaj zrobiłam ten cień. A ja to widzicie jest troszkę za mocno, można tam trochę stopować. Może coś mimo wszystko wam się to wyjaśni. Trochę rozjaśni, trochę wyjaśni, jak to no i ja jeszcze, ponieważ tu zrobiłam trochę mocniejszy kontrast niż tamty, teraz bym dała jeszcze mocniejszy z kolei kontrast samej tutaj tej czerni. Tam gdzieś mocno to ja bym jeszcze odpuściła te atramenty, tak jak było znajdzie, ja tam mogę odpuścić ten atrament, który odpuścił naszego modela, podniego. O, że on jest taki bardziej deszczu niż domu, bo to jak nam tak wyszło, to możemy się próbować albo pobawić się z tym, jak on wyszło. No, że on ma tylko trochę głosu płynu. Dlaczego nie? Bo to właśnie teraz taka pora, że to obawi się. Teraz nie wam. Ale to Elfior i oni tak napisało, że zrobi tutaj taką szaleństwo. No, tak,
Jeszcze gdzie nie gdzie można tu mocniej.
No, chyba starczy, bo go przesadzę. Dobra. To wiecie co, no myślę, że kończę. Tylko jeszcze wam pokażę tutaj. Pokażę wam teraz ten poprzedni obraz. Jeszcze dla takiego porównania, że ten jest bardziej taki syntetyczny, bardziej taki spokojny. No i teraz tak, tutaj mamy jeszcze... Jeszcze wróćmy do tego właśnie, jak wygląda ta głowa. No głowa jego jest taka właśnie leciutko, może bardziej przesunięta, drugiej nie mogłam znaleźć tej fotografii, jest taka. I możecie oczywiście skorzystać również z tego. Także dzięki. Ja już to akurat po pół godziny te nagranie trwa, mam nadzieję, że nie zanudzę. I zatrzymuję.